Witajcie, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku prezentacji na kanale Lara Croft Poland. Z tej strony nie kto inny jak Sylwek. Całkiem niedawno nagrywałem podcast Za co kochamy Tomb Raider 4 i podczas tego podcastu użyłem tych dwóch poradników, aby coś zademonstrować, coś pokazać i odkryłem pewną ciekawą rzecz zarówno w jednym, jak i drugim egzemplarzu i to mnie skłoniło, aby zrobić prezentację w tym momencie tych dwóch przewodników. Różnica między nimi jest taka, że to jest wydanie angielskie, anglojęzyczne, a to jest wydanie niemieckie. I to nie kończy się różnica tylko na tym. Różnic jest jednak trochę więcej. Na początek przejdziemy do oficjalnego poradnika w języku angielskim. Zobaczymy, jak on wygląda. Dobrze, mamy poradnik oficjalny. To poradnik Prima Games. On jest duży. To jest kartka A4. Z tyłu. Tylnia okładka. Tutaj ma cenę. No oczywiście teraz nie wiem, czy odnajdziemy w ogóle w tej cenie. Książka jest z 1999 roku, więc szmat czasu. Dobra, zobaczmy, co ona w sobie skrywa. Dobra, słuchajcie, to jest miękka okładka. Papier jest gruby. Jest w porządku. Oczywiście nas tutaj wita przede wszystkim piękna ilustracja z Larą. Jakość jest naprawdę ok, ona jest bardzo dobra. Nie mamy tutaj jakichś większych zastrzeżeń, więc bardzo ładnie to się wszystko prezentuje. Dobra. Kolejna strona. Tutaj mamy pewną wzmiankę, kim jest Lara. Dobra, i to są ruchy. Początkowe strony pokazują informacje o ruchach, co Lara potrafi w tej części. Używanie przedmiotów, przedmioty jakie tutaj są. Dobrze, i mamy misję treningową. Wszystkie osoby, które grały w Tomb Raider 4 wiedzą o co chodzi. Przez jednych kochana, przez innych znienawidzona sekwencja. I dobra, słuchajcie, wiem, że któregoś razu był post na Lara Croft Poland z taką informacją, zastrzeżeniem, że te poradniki mają bardzo słabą jakość zdjęć, ponieważ one polegają właśnie na tym, że mamy opis i przy opisie ilustracje. Te ilustracje wyglądają w Tomb Raider 4 w taki sposób. Powiem wam, że one nie są jakieś najgorsze, ale żeby były takie super wyraźne, to też niekoniecznie. Jestem w stanie rozpoznać, co to są za miejsca, więc jest ok. Nie patrząc w ekran telefonu, z którego nagrywam, jest w porządku. Ja jestem zadowolony z tego, co widzę, ale jakość, no nie wiem, no po prostu to są inne czasy. Może o to też chodziło, ten druk, czy może bardziej sama gra. No, ona niezbyt dobrze się prezentowała, no więc no, takie, a nie inne są te obrazki. Bardzo fajnie, co mnie tutaj cieszy, są też ilustracje. No i dobra, tutaj mamy kolejną część, więc to jest po prostu poradnik. Poradnik, w którym przechodzimy grę, patrząc na ilustracje i sugerując się informacjami. Nie będę tego wszystkiego wertować, bo to nie ma większego sensu. Po prostu pokazuję wam, jakie są strony. Powiem wam, że trochę to jest dziwne, ale w pewnym momencie te strony, te kartki, one się od siebie różnią. One tutaj są śliskie, takie inna faktura, a te początkowe też są troszeczkę innej faktury. Po prostu jakby
papier się skończył i musieli wziąć się za inne. Nie wiem, w taki sposób to rozumiem. Więc wertuję w taki sposób. Patrząc przy okazji na ilustracje takie dodatkowe. Nigdy z tego poradnika nie korzystałem. Dla mnie ten poradnik, on stanowi wartość kolekcjonerską. Jest dla mnie ozdobą od wielu lat i w taki sposób ją traktuję. Patrzcie, ktoś tu się chyba pomylił, ponieważ to jest Tomb Raider 4, a tutaj mamy ewidentnie nie jest Tomb Raider 4, to jest, szanowni państwo, Tomb Raider 2. Więc twórca tego poradnika chyba nie wiedział, nie miał pomysłu, co wsadzić na tą stronę i wrzucił tutaj Tomb Raider 2. Lares Tomb Raider 2. Dalej patrzymy. Jeszcze raz zwróćmy uwagę na jakość tych ilustracji. Czy jesteście w stanie rozpoznać te miejsca? No, słuchajcie, 116, 117. Niestety, minusem tego typu wydań jest to, że one są wyłącznie klejone, więc po wielu, wielu latach ten klej, on się zużywa, kruszy i następnie te kartki, widać, wypadają. Piękna też ilustracja, ale słuchajcie, ona też nie jest z Tomb Raider 4. Widzicie, no niestety, problem książek, które są wyłącznie klejone. Gdyby była zszywana, to wtedy nie byłoby takiego problemu, nie byłoby tego takiej sytuacji. Dobra. I na tym kończy się poradnik, jak przejść tę grę. Oczywiście piękna Lara tutaj jest. Kolejny element, kolejny taki rozdział poradnika to są sekrety. Słuchajcie, tutaj sekrety są rozpisane. Nie ma tutaj ilustracji, jak znaleźć sekret. Więc pokazuję wam, jak to wygląda. Sekretów w Tomb Raider The Last Revelation jest 70. I ostatnia strona to jest reklama. I w taki sposób prezentuje się poradnik, oficjalny poradnik do Tomb Raider Legend. Nie wiem, co z tą Legend. Tomb Raider The Last Revelation. Dobrze, słuchajcie, mam jeszcze niemieckie wydanie. Niemieckie wydanie, popatrzmy, ono jest grubsze, zdecydowanie grubsze, cięższe. W sumie troszeczkę jest krótsze, ale powiem wam, że ono jest solidniejsze, jest solidniejsze. Przede wszystkim, słuchajcie, okładka tutaj ma takie bardzo fajne żłobienie. Może tego nie zauważycie, ale tam, gdzie jest Lara, jest uwypuklenie, więc i tak samo te napisy. Dotykając, czuć, że te elementy są nieco wyeksponowane w tym poradniku. Dobra, na odwrocie mamy coś napisane po niemiecku i cena. To są czasy, kiedy jeszcze były marki, już wprowadzone zostało też euro, więc 10 euro no na dzisiaj no to 40 parę złotych. Powiem wam, że bez problemu bym wziął. I zobaczmy, jak wygląda środek.
Słuchajcie, przepiękny środek wita w taki specyficzny sposób, takie stylizowane, jakby to było na takich kółeczkach, obręczach i jakby taki ala notatnik, z którego skórzany notatnik, z którego wychodzi fotografia Lary, zegarek. Niestety nie znam niemieckiego, więc nie wiem, co tutaj jest napisane. Osoby, które znają, fajnie by było, gdybyście wspomnieli, co tutaj mamy. Oczywiście tutaj jest spis treści. Papier, słuchajcie, no i niestety też problem. Problem jest taki sam, jak w tamtym przypadku. To jest sklejone, więc już kartki też się odrywają. Papier jest inny. Ten to chyba jest offset, ten jest kredowy, trudno mi powiedzieć, ale to nie jest najważniejsze. Ale jest w porządku, papier jest gruby. Jest gruby, jest masywny, nie mam do niego zastrzeżeń. Lara in action, czyli wiem, podejrzewam z kontekstu, że to są ruchy Lary. Podejrzewam, że to naprawdę jest offset, chociażby z tego względu, że on tutaj się nie odbija, światło się nie odbija na tym. W poradniku angielskim się odbijało światło. Patrzcie, tutaj mamy wrogów. Tego nie było w poradniku anglojęzycznym. Mamy wyszczególnionych antagonistów z jakąś krótką charakterystyką. I trochę ich tutaj jest. Von Kroy. No i mamy pierwszą misję. Popatrzmy teraz jeszcze na zdjęcia. Malutkie porównanie. Dokonamy porównania. Tutaj mamy zdjęcia oficjalnego poradnika. Tutaj są z niemieckiego. W niemieckim poradniku te fotografie są różne. One, jedne są większe, drugie są mniejsze. Jakoś ich jest uzależniona po prostu od grafiki, więc te ząbki tutaj to są siłą rzeczy, one będą się pojawiać, bo w samej grze te ząbki też się pojawiły. Ale one są, w moim przekonaniu, nieco lepszej jakości. Po prostu one są większe. Dobra, i odnoszę wrażenie przy okazji, że tutaj jest więcej tych zdjęć, jest więcej stron związanych z daną lokacją niż w tym poradniku anglojęzycznym. Zobaczmy. Tutaj przykładowo pierwsza lokacja, gdzie Lara jest mała. Liczymy strony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okej, okay, nie. Zwracam honor. Jest tyle samo. No i dobra, no niestety tutaj mi się już rozrywają. Brakuje tego kleju, więc będę musiał jakoś inaczej zrobić. Słuchajcie. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że te zdjęcia, może tak, one są podobne do tamtego poradnika. No, poradnik ten opiera się też na zdjęciach i na tekście. Ale różnica jest taka, że niektóre są większe, niektóre są mniejsze i są też dodatkowe jakieś adnotacje. Pojawiają się też ilustracje z Larą. Powiem wam, że on mi się podoba. Fajnie, naprawdę bardzo dobrze zrobiony poradnik. Jest przejrzysty. Widoczność tych zdjęć jest lepsza. Jakoś bardziej one do mnie trafiają. Są zróżnicowane, więc oko też się nie męczy. Bardzo, bardzo dobra jakość. Naprawdę jest bardzo dobra jakość tych zdjęć. No, mam wrażenie, że tamte są nieco gorsze.
Tutaj się pojawiają z kolei jakieś różne dziwne reklamy. No tutaj mamy Pamela Anderson z żyletem Freddy'ego Krugera, więc niestety nie ominęły reklamy tego poradnika. W anglojęzycznym tego nie ma. W sumie oczywiście jest. Jest reklama gry, ale to jest co innego. Co innego reklama gry, a co innego jakiegoś czasopisma DVD Home. Kolejna reklama czegoś. Stargate? Tak, Stargate. Reklama kolejnej gry. Patrzcie, tutaj też pojawia się wizerunek Lary z Tomb Raider 2. Nie wiem, o co im chodzi z czymś takim, żeby wprowadzać troszeczkę w błąd, bo dla mnie to takie wprowadzanie w błąd, że w czwórce pojawia się render, wizerunek Lary z Tomb Raider 2. To jest bardzo fajne. W tamtym poradniku nie było na całą stronę. Tutaj po prostu jest Lara. Przepięknie zrobiona. Tutaj tak samo. Brakuje mi takich scen, takich obrazków w tamtym poradniku. Kolejna reklama jakiejś gry? Słuchajcie, na to zwróciłem uwagę i tutaj chciałem się zatrzymać. Świetne, słuchajcie, patrzcie, reklama różnych kurtek, które można zakupić. Kiedyś można było zakupić, popatrzcie na nie. Nigdy ich w życiu nie widziałem. Ta reklama no jest dla mnie bardzo wielkim zaskoczeniem. Chciałbym mieć taką kurtkę, w szczególności ta mi się bardzo podoba. W sumie, no nie wiem, no po prostu wszystkie mi się podobają. Naprawdę wszystkie. Mają to coś. One są fenomenalne. Tutaj jest numer telefonu, adres mail. Jakiś adres można się kontaktować. Dobra, tutaj już idziemy do końca. Kończymy. Też bardzo fajnie to wygląda. Tu już mamy piramidy. Tutaj, patrzcie, ciekawa ilustracja. Czegoś takiego nie widziałem w poradniku anglojęzycznym. To jest oczywiście poruszanie się piramidą. Tutaj mam znowu, widzicie, bardzo fajne. Tego mi brakowało w tamtym poradniku. Tutaj jakby zadbali też o takie detale, które ktoś stwierdził, że samo zdjęcie nie będzie oczywiste, że najlepiej pokazać jakiś schemat. Dobra, i tutaj słuchajcie, mamy listę sekretów. Tutaj tak samo jak w tamtym poradniku, też jest tylko tekst, ale tego tekstu trochę jakby było więcej. Znowu jakaś dziwna reklama i słuchajcie, to mnie też totalnie rozwaliło, to kolekcja różnych przedmiotów z Larą. Popatrzmy na to. Koszulki, bluzy, kurtki, wiatrówki, kamizelki. Kolejna strona.
można naprawdę tutaj się nieźle ubrać. Brelok, okulary. Kolejna strona. Następne koszulki. Czapeczka, koszulka. Torba. Bluzy, kolejne kurtki. Kolejna koszulka, portfel. To nie koniec. Kolejna strona. Ręcznik plażowy, zegarki. Tutaj już mamy gry. Kolejne, to jest ciekawe. Tutaj mamy plakat. Jeden, drugi. Aż cztery plakaty. Tutaj mamy dwa rodzaje figurek. I adres. Tutaj pewnie twórcy tego poradnika. To nie jest koniec niespodzianek. To mi się też bardzo podoba, ponieważ poradnik ten ma też taką rozkładaną okładkę. Fajnie to wygląda. Tutaj sobie Lara siedzi z pistoletem. Skorpion na nią czyha. Tutaj mamy na PC-ta pewnie sterowanie. Na PlayStation też sterowanie. Zginamy i jawia nam się tutaj Lara. I tak. I słuchajcie. Ilość stron jeszcze. 200, 258 stron. Tutaj z kolei mamy tylko 175 stron. Więc różnica jest zauważalna. Słuchajcie, wyróbcie sobie sami zdanie, który poradnik jest lepszy, który jest atrakcyjniejszy. Oba mi się oczywiście podobają. Jeżeli miałem wybierać pod względem zawartości, jakości, to ten jest lepszy. Ten jest zdecydowanie lepszy. I on też jest, bo ktoś może powiedzieć, że a, pewnie nowszy, ulepszony. On też jest z 1999 roku. I w taki sposób prezentują się te dwa poradniki. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Skomentujcie go koniecznie, jak Wam się podoba, czy macie któryś z nich, czy chcielibyście mieć, który Wam się bardziej podoba. I widzimy się w następnym materiale. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, cześć, cześć!